A, bo ci Polską. Adam i Ewa było dobro, potem się zepsuło przez wspólne początki diabła. Także nie ma takiej, wiecie Państwo, religii dobrej teraz, ani ta lewosławna, ani ta prawosławna, tej lewosławnej jest więcej. Jako bydełko, zwierzęta, barany, kozy, kozy. Pan redaktor Michał Karnowski, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy. Panie redaktorze, no pytanie, które stawia sobie cała Polska. Co z Ryszardem? Rzeczywiście, myślę, że problemy tego pana Ryszarda Petru, lidera formacji o nazwie Nowoczesna, choć tak naprawdę to się chyba powinno nazywać inaczej, nie wiem, może grupa Sorosa albo jakoś tak. No w każdym razie problemy tego pana są piętrowe, skomplikowane i bardzo duże. Jedno wydaje się być tu poza sporem i też poza żartem, bo to oczywiście co on zrobił, to znaczy wylot w trakcie protestu sejmowego, rzekomej okupacji, rzekomego no, jakiegoś stanu wyjątkowego niemalże na wakacje gdzieś do Portugalii, czy nawet jak niektórzy mówią na Maderę, z koleżanką partyjną, taki wyraźnie wakacyjny, no to przeczy idei tego protestu i to powoduje masę żartów, masę śmiechów, masę też jakichś internetowych tak zwanych memów, ale myślę, że to ma też poważny wymiar, no bo jednak ktoś nakręcił w Polsce tę spiralę histerii, ktoś próbował Polakom wmówić, że stan jest wyjątkowy, niemal gorszy niż stan wojenny, że demokracja się wali. No a po co Rydzyk mówił, że... reagować. Były namowy, żeby na Polskę sprowadzić sankcje, od komunizmu. To oznacza nie więcej, tylko po prostu sprawy seksualne, Polski bardzo poważne. To wszystko organizował pan Gender, Ryszard Petru, wypowiadał potwornie ważne słowa i po co to nagle się okazuje, że on tylko udaje, tylko gra, że to jest cyniczna jakaś operacja nabrania Polaków, no bo jeśli sytuacja jest tak poważna, czy wiemy to z rodziny, z naszej pracy zawodowej, jeśli sytuacja jest poważna i tak ją sami definiujemy, to zazwyczaj wszystkie pozostałe przyjemności, czy inne, czy po prostu przyjemności życiowe, wakacje odkładamy na bok. On nie był w stanie tego zrobić, więc gdzieś tutaj kłamał. No i to kłamstwo wydaje mi się być oczywiste i kompromitujące tego polityka. W mojej ocenie on powinien odejść, powinien przeprosić Polaków, ale oczywiście jak to w polityce bywa często, chyba nie można na to liczyć. A czy Nowoczesna ma przed sobą kropkę? Czy Nowoczesna jest dzisiaj w kropce z racji kolejnej wpadki, kolejnego zachowania swojego lidera Ryszarda Petru, no, który, tak jak pan mówił, nakręca histerię, próbuje zrobić pucz, próbuje zrobić
jakąś rewoltę, wzywa ludzi wraz z posłami opozycji antydemokratycznej do tego, żeby ludzie wychodzili na ulicę, żeby Wigilię spędzali przed Sejmem, Sylwestra przed Sejmem, a on sobie bierze walizeczki i jeszcze jedną koleżankę, podobno wiceprzewodniczącą Nowoczesnej, no i na Maderę. I na Maderę. To rzeczywiście nie jest pierwsza kompromitacja tego polityka. No on, przypomnę, że jeszcze wcześniej miał takie elementy w życiorysie, jak namawianie Polaków, czy bagatelizowanie problemu tak zwanych kredytów frankowych. To są toksyczne produkty finansowe, które Polakom wciśnięto. Z tym Petru historia, wpadki Petru. Kraju. Taka operacja nie byłaby na taką skalę możliwa. Prawie milion Polaków jest uwięzionych w tych kredytach. Sam pan Ryszard Petru bardzo szybko ten kredyt przewalutował. Nie powiedział Polakom, że warto to zrobić, mimo że udzielał im wielu różnych rad ekonomicznych. Potem on się wielokrotnie też kompromitował brakiem takiej elementarnej wiedzy historycznej, związanej z pewnymi kulturowymi także wydarzeniami. No, słynne, prawda, Święto Trzech Króli przerobione na Święto Sześciu Króli, czy przekroczenie Rubikonu, prawda, na Rubikonie. Także tutaj gdzieś taki wyraźnie widać brak po prostu kompetencji kulturowej. Ale sprawa jest bardzo poważna. Na tego polityka stawiają potężne ośrodki, potężne siły. On jest pieszczochem i ulubieńcem mediów, co widać także dzisiaj. Bo każdy inny polityk za takie zachowanie byłby bardzo brutalnie potraktowany, a on w tych głównych mediach broniących trzeciej RP, tych patologii tego systemu, jest ewidentnie broniony. Ani jedna z największych stacji komercyjnych, ani największy tak zwany tabloid, no nie skierowały tutaj ostrza swojej krytyki, choć można by powiedzieć, to temat dla nich idealny. Widać, że Petru jest poza ochroną, czy poza atakiem, jest chroniony. Moim zdaniem będzie już jakaś operacja jego obrony, bo to jest polityk, na którego ten system trzeciej RP naprawdę postawił. Oni już przed wyborami widzieli, że Polacy nie dają się dłużej nabierać na propagandę Platformy Obywatelskiej. Więc wtedy wykonano dwa ruchy. Przygotowano tak zwany kod, który no, miał już struktury, miał ludzi, miał pieniądze i tylko jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, to wciśnięto guzik, że tu Polacy rzekomo się buntują. Jeszcze jednego dnia PiS nie rządził, a już miał deptać demokrację i tylko kolejne preteksty do tej operacji się zmieniają. A drugim elementem tej operacji przygotowania do obalenia rządów prawicy, których już się nie dało zatrzymać, no, było właśnie powstanie przefarbowanie. No, było powstanie Nowoczesnej, która jest niczym innym jak tą samą odmianą tego wektora polityki niszczącego Polskę od 1989 roku. Czyli krętactwa Petru, tak? Potem Platforma.